Najlepszy glow-up wewnętrzny i zewnętrzny przejdziesz, kiedy pozwolisz sobie słuchać swojej intuicji. Kiedy zaczniesz więcej channelować, a mniej będziesz działać z logiki i twojego ograniczonego umysłu. Oglądałam wczoraj film Avatar i nie ma szans, że ten film nie powstał właśnie poprzez różne channelingi bądź poprzez rzeczy, które pomysły, które przepłynęły z intuicji od wyższego ja, jak zwał, tak zwał. Ale na pewno nie był to wytwór ograniczonego umysłu i tego, co dana osoba mogła już wiedzieć ze swoich doświadczeń, czy po prostu kopiując kogoś innego. I zobacz, jakie z tego wychodzi dzieło. Takim samym dziełem stanie się twoje życie, jeżeli pozwolisz sobie na aktywację swojej energii celebrytki, a uważam, że to dzieje się między innymi wtedy, kiedy przestajemy kopiować, zaczynamy odkrywać swój własny potencjał i słuchamy podpowiedzi. Podpowiedzi, które nie znajdują się w nas, bo intuicja nie jest czymś, co jest w nas. Jest czymś, co jest poza i co my możemy tylko odbierać. Możemy odbierać te sygnały od intuicji i jej przekazy, jej wiadomości. I to właśnie stamtąd mogą do ciebie przychodzić najlepsze pomysły na to, czym ty się możesz w życiu zajmować, jakie możesz rzeczy robić, pomysły na twoje treści, pomysły na to, jaką piosenkę nagrać, czy co w swoim hobby zrobić dalej. Pomysły na to, jaką pomadkę kupić i będzie ci pasować lepiej niż to, co polecają influencerki. Pomysły na to, jak zmienić swój styl. Pomysły na to, że może powinnaś iść właśnie w tamto miejsce, zrobić włosy i się okaże, że tam przejdziesz totalny glow up. Wtedy zaczynasz odkrywać swój własny, największy potencjał. Czasami widzę, że ktoś się chce wybić, albo ktoś chce osiągnąć sukces, no i zaczyna właśnie kopiować, albo zaczyna myśleć, o, u niej to i to przyniosło efekt, więc ja będę stosować to samo. A potem się okazuje, że efekt nie jest taki sam i te osoby się zastanawiają, dlaczego u mnie to nie działa, a u niej to działało. Bo to była jej własna indywidualna ścieżka, a nie twoja indywidualna ścieżka. Twoja indywidualna ścieżka do sukcesu zaczyna się, kiedy zaczynasz słuchać indywidualnych, przesyłanych do ciebie wiadomości. Zacznij więc więcej słuchać tego, niż wsłuchiwać się w to, co logiczne. Jeżeli chcesz posłuchać więcej na ten temat, to zapraszam Cię na mój profil, a także do programu Celebrytka, który odbędzie się już w sierpniu. Link znajdziesz w opisie mojego profilu.